Pytałem też o Dzień Dobry TVN, bo często jest to taki start czy początek czegoś większego w tej stacji. Pamiętam, że prowadziłaś coś już w TVN Style, jak w nastoletnich moich czasach jeszcze sobie oglądałem do poduszki. I czy ty masz takie... A, już nie wyglądam niestety, ale faktycznie tak było. I czy ty masz takie ambicje, żeby poprowadzić na przykład jakiś własny autorski program? Ambicje lub marzenie, no bo to można na dwie sprawy rozpatrywać. Co? Jak w momencie, kiedy ja się pojawiłam w telewizji, ja miałam jakby konkretny plan na siebie, bo nie chciałam, żeby to było takie po prostu bycie dla samego bycia, bo ja lubię robić rzeczy, które mi się podobają, które czuję. Klinikę Urody robiło mi się bardzo fajnie, bo to był program, w którym jakby mogłam się utożsamić, byłam w tym prawdziwa. Ze względu na fakt, że byłam i z Polonią, modelką, jakby dla mnie bliskie jest mojemu sercu dbanie o urodę, dbanie o siebie, o aktywność fizyczną, więc jakby to było spójne z moim wizerunkiem. Nie udawałam tam kogoś, kim nie jestem. Potem prowadziłam program Wychować i nie zwariować, który też był bliski mojemu sercu ze względu na fakt, że jestem pedagogiem z wykształcenia i super było mi prowadzić taki program poświęcony w tematyce rodzicielstwa, tematyce dziecięcej. I ja wiele razy przychodziłam do mojej szefowej wtedy jeszcze w TVN Style i prosiłam, że chciałabym robić program o dzieciakach. Wtedy przyszła propozycja z głównej anteny, żeby być trenerką w Małych Gigantach. Więc byłam trenerką w Małych Gigantach, potem prowadziłam jeszcze jakieś takie inne mini programy. Robiłam też taki fajny projekt podróżniczy w Peru. Zrobiłam tam taki duży reportaż. I dalej myślę o tym, że chciałabym w tej stacji robić program o dzieciach. Jeżeli nie miałby to być jakieś duże show, bo pamiętam, że zawsze mi to argumentowano, że programy o dzieciach aż się tak super nie oglądają. Co uważałam za totalnie niezgodne z prawdą, bo te takie dzieciaki w tych Małych Gigantach, czy w takich talent show skradają serce wszystkich ludzi. I będę tego bronić, że marzę o tym programie takim dziecięcym, taki talk show dziecięcy dla dzieci i chciałabym kiedyś takiej konwencji gdzieś się znaleźć.